Cześć, to Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kilku książkach o czarownicach. Od razu mówię, że nie będą to powieści. Czarownice i polowanie na nie to temat bardzo wdzięczny, jeśli można tak powiedzieć, i jest bardzo często wykorzystywany w literaturze pięknej. Dzięki niemu powstało wiele dobrych powieści, jeszcze więcej tych nie do końca dobrych, a ja chciałabym Wam zwrócić uwagę na książki non-fiction. Wydaje mi się, że fajnie jest przełożyć swoje czytanie powieści o czarownicach i oglądanie serialu, nie wiem, Sabrina czy Sagi Wings na dowiedzenie się czegoś o rzeczywistych polowaniach na czarownice, może w ogóle o pochodzeniu czarownicy, albo na przykład na to, jak dzisiaj w XXI wieku zjawisko czarownicy jest w dalszym ciągu obecne. Myślę, że warto zacząć od Młotu na czarownicę. To katolicki traktat na temat czarownictwa. Autorami są inkwizytorzy Heinrich Kramer i Jakob Sprenger, chociaż co do ich autorstwa są pewne wątpliwości. Młot został opublikowany po raz pierwszy w 1487 roku i był najbardziej znanym podręcznikiem łowców czarownic od XV do XVII wieku. Co znajdziemy w środku? Całość podzielona jest na trzy części. Z pierwszej dowiemy się, że magia istnieje, z drugiej przeczytamy, jakie są jej formy, a z trzeciej, jakie są sposoby wykrywania i pozbywania się wiedźm. Przeczytamy o sposobach wymuszania zeznań, łącznie z rekomendowaną kolejnością stosowania tortur. Nie czyta się jej lekko i ze względu na język, i może nawet bardziej ze względu na nagromadzenie absurdów, jakie w niej znajdziemy, a kiedy pomyślimy sobie, że to wszystko było na poważnie, to już w ogóle robi się niefajnie. Dla osób, które chcą po prostu sobie poczytać o historii czarownic, polecam Wiedźmy i czarownice, historia prześladowań. To jest bardzo lekka, taka popularno-naukowa książka, która ma trochę ponad 200 stron i przedstawia nam to, jak wyglądało polowanie na czarownice w różnych krajach. Mamy na przykład Francję, Anglię, Niemcy, Skandynawię, Szkocję czy Irlandię. Jest bardzo dużo zdjęć, obrazów, ilustracji, są ciekawostki, anegdoty. I to jest taka książka, którą mogę na spokojnie polecić wszystkim, którzy chcą się dowiedzieć faktów, ale też nie chcą zbytnio zagłębiać się w temat. Taką pełną faktów książką też miała być tegoroczna nowość, Polowanie na wiedźmy, kronika kobiet niepodporządkowanych. Książka została pomyślana jako podróż z przewodnikiem po historii polowań na czarownice w Europie i Stanach Zjednoczonych. I o ile są w niej fakty i ciekawe informacje, to jest też dużo przemyśleń autorki na różne tematy, jej jakieś wizje, ściganie duchów i inne ezoteryczne sprawy. Mnie to do końca tak nie podeszło, no ale może komuś się spodoba. Z takich lekkich rzeczy można też jeszcze przejrzeć i przeczytać album Czarownice z ilustracjami Josepha Smitha. To nie jest historyczna rozprawa o czarownicach, znajdziemy tutaj ciekawe informacje, ale przy tym też są na przykład wiersze, zaklęcia czy receptury. I mam wrażenie, że to jest takie wyważone połączenie pomiędzy historycznym zjawiskiem, jakim było polowanie na czarownicę, a czarownicą jako archetypem. I jeszcze jedna książka dla osób, których ten temat tak tylko lekko interesuje. Można przejrzeć krótką historię czarownictwa. Autor przedstawia dzieje uprawiania czarów od czasów starożytnych po współczesność. Książka ma 220 stron, więc siłą rzeczy będzie w niej dużo uproszczeń i skrótów, ale myślę, że na początek jest okej. W temacie czarownic warto też zwrócić uwagę na książki Bohdana Baranowskiego z serii Rodzime wierzenia. Mamy procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku, o hultajach, wiedźmach i wszetecznicach, szkice z obyczajów XVII i XVIII wieku i pożegnanie z diabłem i czarownicą, wierzenia ludowe. To porządne historyczne opracowania i wyniesiecie z lektury tych książek naprawdę dużo wiedzy. I jeśli jesteśmy już przy wiedzy, to mam jeszcze dla Was dwa porządne opracowania. Polowanie na czarownicę w Europie wczesno-nowożytnej to książka Briana Lewaka. Nie czyta się tego jak powieść zdecydowanie, ale jeżeli chodzi o wartość merytoryczną, to książka jest doskonała. Dowiemy się na przykład, jakie były podstawy intelektualne i prawne do polowań, jaki był kontekst społeczny, jaka dynamika polowań, ich chronologia czy geografia. A drugim opracowaniem jest książka Małgorzaty Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV do XVIII. To świetna historyczna rzecz, pełna przepisów, dokumentów, szczegółów. Każdy, kto chce poznać historię polowań na czarownice na terenach polskich dokładnie, to nie może tej książki ominąć. Książką, której też nie można pominąć, są Polowania na czarownice Roberta Thurstona ze wspaniałej serii Rodowody cywilizacji. Ja jestem jej ogromną fanką i tej książki akurat nie mam na swojej półce, ale chyba muszę to zmienić. Dwa lata temu wydawnictwo Marginesy wydało też czarownicę Salem 1692 Stacy Sheaf. Ja jej napisałam bardzo pozytywną recenzję, bo kiedy myślimy o czarownicach, Salem pojawia się w zasadzie momentalnie w naszej głowie. Autorka opisuje bardzo, bardzo dokładnie to, co się wtedy w Salem wydarzyło i dlaczego to się wydarzyło. Jeśli chcecie wyjść poza takie stereotypowe i popkulturowe postrzeganie Salem, to koniecznie przeczytajcie tę książkę. I są jeszcze czarownice, studia z kulturowej historii fenomenu. To zbiór artykułów o naprawdę przeróżnych aspektach tematu czarownic. Jest na przykład o procesach w Salem, ale jest też na przykład o pochówkach czarownic w średniowieczu, o micie czarownic w polskiej literaturze, o etiopskich czarownikach, o postrzeganiu czarownic przez dzieci w młodszym wieku szkolnym i na przykład jest też David Lynch. A wychodząc trochę poza same czarownice, to muszę powiedzieć Wam jeszcze o pewnej książce. Juliana Tuwima na pewno kojarzycie jako poetę, ale nie wiem, czy wiecie, że był też bibliofilem i kolekcjonerem kuriozów. W 1923 roku wydało dwie książki, Czary i czarty polskie oraz Wypisy czarnoksięskie, a dwa lata później Czarną mszę. Są one zbiorem faktów i obrazów z historii czarnoksięstwa w Polsce, przepięknie wydane, wymagające
w lekturze, bo jednak jest język specyficzny i stylizowana czcionka, ale jeżeli czary Was interesują, to jest to pozycja obowiązkowa. I na koniec jeszcze nowość z lutego tego roku. Czarownice, czarownicy, czary, obrazy kulturowe, literackie, artystyczne. W opisie przeczytamy, że autorzy tekstów omawiają szeroko pojmowane zjawisko czarownictwa. Tematyka tych tekstów jest różnorodna, jest na przykład o obecności czarów w kulturze słowiańskiej, o magicznych pasjach Isaaca Newtona, czy na przykład o skandynawskim literackim obrazie nowoczesnej czarownicy. Myślę, że to może być bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście to nie są wszystkie książki, jakie są o czarownicach, ale myślę, że takie zestawienie na początek wystarczy. Jeśli znacie jeszcze jakieś tytuły, to piszcie w komentarzach. Ja szukałam jeszcze jakiejś książki dla dzieci w tym temacie, no ale wyobrażam sobie, że napisanie książki dla dzieci o paleniu kobiet na stosach, torturach i religijnych prześladowaniach byłoby wyzwaniem. Jeśli to zestawienie Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić następnych takich zestawień. Cały czas też możecie podrzucać w komentarzach propozycje na kolejne filmy. I dzięki za obejrzenie i pamiętajcie, w książkach jest więcej.